Cześć, ja jestem Anjon, a dzisiaj wystartował nowy event typu Deck of Fate, który po raz pierwszy w mojej karierze w Raid postanowiłem wymaksować. A to dlatego, że punkty w nim zdobywamy przez Artifact Enhancement, no i przez Dungeon Divers. Mnie jednak najbardziej interesuje ta pierwsza metoda i zamierzam oczywiście wykorzystywać podczas upgradu artefaktów w sposób, który opisuję w tym filmie. Tą część nagrywam zanim jeszcze wystartowałem z eventem. Mam 108 punktów, zrobiłem 3 razy pająka. No a do wymaksowania całego eventu oczywiście potrzebujemy 40 tysięcy punktów. Nagrody, jakie mamy do zdobycia, są dla mnie bardzo ciekawe. No to przede wszystkim akcesoria setu Ratalos. To znaczy Slayer, kiedyś Ratalos. O no plus legendarna książka, które zawsze chętnie przygarnę, ale mnie kuszą głównie te akcesoria co ciekawe, akcesoria są predefiniowane dla konkretnych frakcji. Czyli mamy tutaj frakcję Skinwalkers, mamy frakcję Shadowkin, mamy orków i mamy jeszcze. I mamy jeszcze Bannerlords. To bardzo fajny pomysł, żeby od razu predefiniować, z jakich frakcji dostaniemy te mm, akcesoria. Aha, jeszcze Sacred Order. Ale ja też zakładam, że w danej frakcji, jeśli nawet nie chcę złożyć całego 9-elementowego setu, to te bonusy, które są dla pojedynczych kilku elementów, są też bardzo ciekawe. No bo zobaczmy, jeśli mamy braki w crit rate, to wystarczy jeden element setu Slayer, żeby doszło 5%. A trzy elementy dają nam dodatkowe 5% do speedu. Także dla mnie ten set niemal nie ma wad a akcesoria do niego, przynajmniej tej rzadkości, możemy zdobyć praktycznie jedynie kupując Forge Pasa. Tą część nagrywam, zanim jeszcze tak naprawdę wystartowałem z eventem, dlatego ja teraz zapisuję sobie kwotę srebra, jaką mam, zanotuję też czas, żebym wiedział, jak długo zajmie mi zdobycie wszystkich 40 tysięcy punktów i dzięki temu będziecie mogli porównać moje dane. Z tym, co Wy znacie z przeszłości, jeśli robiliście już takie eventy, ewentualnie będziecie mogli ocenić inwestycje zarówno w srebro, jak i w czas potrzebną do wymaksowania eventu. Sam event trwa 3 dni i ja myślę, że ten film pojawi się na kanale jutro, czyli we wtorek, także będziecie mieli jeszcze chwilę, żeby ocenić. Na pewno nie będę unikał zrobienia kilku dungeonów, za co również są punkty. Ale zdecydowaną ich większość zamierzam zrobić przez Artifact Enhancement. Widziałem już szacunki innych content creatorów, ile srebra będzie potrzebne do wymaksowania eventu normalną metodą. I była to kwota plus minus około 100 milionów. I bardzo jestem ciekawy, jak ta inwestycja czasu w wykonanie tego eventu pozwoli zredukować kwotę srebra, no i jak długo to zajmie. To tyle tego wstępu. Ja teraz. Biorę się do mm, upgrade'owania artefaktów, a drugą część tego filmu nagram, kiedy skompletuję już pełne 40 tysięcy punktów, co Wy zobaczycie za dosłownie chwilę, a ja hmm, cóż, no nie mam pojęcia kiedy. Także lecę po punkty, widzimy się za chwilę. Ok, jest już środa rano, a ja wczoraj późnym wieczorem skończyłem zdobywać punkty do eventu. Powiem Wam, że zeszło mi znacznie dłużej niż przypuszczałem. Tak jak mówiłem, większość punktów zdobyłem robiąc Artefakt Enhancement. Zanotowałem jedynie nieco ponad 2000 punktów zdobytych w dungeonach czy w kampanii. I teraz pewnie jesteście ciekawi, ile kosztowało mnie srebra zdobycie 37 736 punktów za Artefakt Enhancement. I według mojej rachuby było to prawie 60 milionów. Bazując na szacunkach, o których mówił na przykład Saf, jest to mniej więcej połowa srebra, jakie należałoby wydać, jeśli nie stosowałbym metody z odłączaniem sieci, nie liczyłem ile podniosłem artefaktów do 16 poziomu, i też nie zwracałem uwagi, czy podnoszę artefakty, czy akcesoria. Co bez tej metody z pewnością skończyłoby się znacznie wyższą kwotą niż 120 milionów srebra, bo upgrade akcesoriów jest znacznie droższy niż artefaktów. Natomiast zmierzony czas, jaki poświęciłem na zdobywanie punktów, to 8,5 godziny. I patrząc na tę metodę pod kątem tego czasu, można się zastanowić, czy warto ją stosować. Mój wniosek z tego eventu jest taki, że w przypadku akcesoriów Zdecydowanie tak, ale jeśli mówimy o tak długim evencie jak ten, stosowałbym ją tylko wtedy, kiedy naprawdę nie mam wyjścia. Dzisiaj to był eksperyment z mojej strony. Jeśli chodzi o regularne eventy Artefact Enhancement, tam do zdobycia jest znacznie mniej punktów i inwestycja czasu jest również znacznie mniejsza, więc tam nie mam wątpliwości. Oglądając jakiś serial w trakcie, można sobie w ten sposób upgradeować artefakty. No, ale już przy 40 tysiącach punktów i dziesiątkach, myślę, artefaktów podnoszonych do 16 poziomu, no tutaj bym się zastanowił. Z pewnością, jeśli nie miałbym innego wyjścia, no to po prostu zainwestowałbym ten czas. Ale jeśli tylko miałbym na tyle srebra, zrobiłbym ten event hybrydowo czyli część normalnie, a część wykorzystując tą metodę. No dobrze, i po tej krótkiej analizie zobaczmy. Co kryje się w 40 kartach? Zacznę może od rogów. Pierwsza zielona, w kolejnym rogu zielona. Mam przeczucie, że jeszcze jeden róg sprawi, że tutaj będzie innego koloru karta, więc odejdę od rogu i zobaczymy. Tutaj trzy zielone po kolei, proszę. I 100 gemów. No, pięknie, dobrze, dobrze się zaczyna, że tak powiem. Lecimy dalej. No tutaj w zasadzie losowo otwierając, no, no zobaczmy, a nie, tym razem nie udało się trzech niebieskich. Bawmy może na około tych niebieskich, co się kryje. Ach, składa, że nie zrobiłem tego wcześniej. Lecimy dalej. No tutaj wiedząc, że otwieram wszystkie te karty, nie muszę specjalnie zastanawiać się, natomiast no, byłoby miło dostać też te dodatkowe nagrody, aczkolwiek na razie e, nie zanosi się, chociaż teraz dwie epickie. Ach, zaczynam się zastanawiać, może tu? Tak jest! Trzy epickie, och! Ach, akurat pięciogwiazdkowy kurczak może nie jest aż tak atrakcyjny jak inne nagrody, ale Przyjmę, przyjmę i to. Dobrze, lecimy dalej. Zielono, niebiesko, zielono. No zobaczmy. O, dobra, dobra, epicka. Hmm. Może będzie, może dwie episkie koło siebie są. Sprawdźmy. No nie, jednak nie. Hmm. Och, teraz, teraz szukamy niebie niebieskiej. Może... może w rogu. A, niestety. No dobra, lecimy. No na razie mm, trzy zielone po kolei i trzy. Yy, o, teraz szansę na niebieską, kolejną. Może tu. Tak jest. No, kolejna skrzynka. 200 dżemów. No proszę, czyli mam już jedną zieloną, jedną niebieską i jedną fioletową skrzynkę dodatkowo. To jest bardzo miłym bonusem. Chyba jeszcze nigdy nie udało mi się fioletowej skrzynki w takim evencie otworzyć, a teraz jest szansa na kolejną niebieską. Nie wiem, co robić. Może... Może może, może tutaj. Tak jest. Ach, miałem nosa. No tak naprawdę jest to całkiem losowe, więc ten wzór jest zawsze przypadkowy. Więc to zwykłe szczęście. Zobaczmy dalej. Kolejne niebieskie. No niby człowiek wie, że to po prostu szczęście, ale staramy się zawsze jakiś tam pattern wymyślony przez nas. O, trzy zielone kolejne, super. 150 energii. No powiem wam, że nie spodziewałem się tutaj tych dodatkowych nagród. Oczywiście te gwarantowane, miło wiem. Och, ostatnia szansa. Czy jest jeszcze szansa na trzy fioletowe? Nie pamiętam dokładnie ile ich jest, ale odsłoniętych mam już 2, 4, 6. Więc chyba już nie ma szans na fioletowe. No dobrze. Tak, tutaj była niebieska, dwie niebieskie koło siebie. No dobrze, spróbujmy. A jeszcze jedna fioletowa, czyli może była szansa. No nie pamiętam niestety ile tych kart. Druga fioletowa, ojej. Ojej ojej, no teraz to już, teraz to już w zasadzie nie ma szans na nią. Trzecia. No nie, no nie, wiecie co? E, I też kolejny kurczak. No. Cieszę się, ale mógłbym cieszyć się bardziej, ale nie, takiej sytuacji jeszcze nie miałem. Że, no nie wiem jakie jest prawdopodobieństwo. Chyba gdzieś koło 2% z tego co widziałem w wyliczeniach Safa żeby otworzyć trzy po kolei fioletowe, a mi to się udało już tutaj nawet dwa razy. No, no ciekawe, ciekawe. Myślę, że to osłodziło mi to ten czas, jaki poświęciłem na ten event zdecydowanie. Także teraz już nie mamy szans na nic na pewno, ale całkiem sporo skrzynek i komplet oczywiście gwarantowanych nagród. No także taka, powiedziałbym, wisienka na torcie to dzisiejsze odsłanianie kart. Także macie jasność, ile czasu zajmie stosowanie metody z odłączeniem internetu i jaką oszczędność srebra może przynieść. No ja oceniam, że mniej więcej 60 milionów srebra potrzebowałbym więcej, jeśli nie stosowałbym tej metody. I z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Podzielcie się w komentarzach, ile dodatkowych skrzynek udało Wam się wylosować, jeśli otwieraliście karty w tym evencie. Dzięki. Cześć.